którą stronę w najbliższych latach podąży rynek nieruchomości, czy gotówka będzie królem na tym rynku, a może niekoniecznie. Opowiemy o tym, co się może wydarzyć i chcę tę opowieść oprzeć o przewidywania oraz o raporty Narodowego Banku Polskiego oraz informacje z innych rynków, na przykład z rynku surowców, bo sądzę, że te informacje są ciekawe. Wiem, że niektórzy z Was nie darzą sympatią NBP albo prezesa, ale słuchajcie, ich raport o rynku jest prawdziwy, zgadza się z innymi danymi, więc sympatia z sympatią, ale czasem może warto posłuchać. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Chcesz wiedzieć o trendach, o cenach, o tym, jak inwestować oraz o istotnych zmianach w prawie, subskrybuj nasz kanał. Jeszcze raz mówię, pisz oczywiście w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć, bo najprzyjemniej robi mi się audycje oparte właśnie o Wasze komentarze i o to, co chcecie usłyszeć. I teraz wróćmy do tematu pierwszego, ale on się będzie cały czas przewijał. Czy gotówka będzie, czy jest królem na rynku nieruchomości? Do tej pory słyszeliście o mitycznych klientach gotówkowych, ale popyt na nieruchomości był duży, bo kredyty były szeroko dostępne i jak raportuje Narodowy Bank Polski, niesamowicie w zeszłym roku zwiększyła się nam ilość mieszkań, aż do około 400, co lokuje nas chyba na przedostatnim miejscu w Europie. Te 400 mieszkań to jest na 1000 mieszkańców liczone. Są kraje, które mają ponad 600 mieszkań. Czyli patrząc się na ten wskaźnik ilość ludności do ilości mieszkań, no to mimo poprawy sytuacji, mimo 200 iluś tysięcy zbudowanych nowych mieszkań, nadal mieszkań w Polsce może brakować, a to jest raport NBP za 2021, który w ogóle nie uwzględnił przecież napływu rzeszy Ukraińców. W ogóle niedługo będzie za 2-3 dni chyba raport Straży Granicznej o tym ruchu granicznym i z chęcią wtedy zrobię audycję też na ten temat. Będziemy mieli najświeższe dane o ruchu granicznym. Zobaczymy, czy ten napływ jest w lewo, czy przepływ w ogóle Ukraińców jest w lewo, czy w prawo. Na pewno oni wpływają na nasz rynek nieruchomości. Ale czy gotówka jest królem? I powiem Wam tak. Z mojego wieloletniego doświadczenia o rynku nieruchomości wynika, że w czasach kryzysu ci, którzy oferują zapłatę za nieruchomość gotówką, uzyskują często znaczące obniżki cen od sprzedających. W ogóle o tych sprzedających to powiem też o ich zachowaniach. W czasach, kiedy rynek rwie w górę, no to sprzedający są butni, wybierają między klientami, narzucają jakieś swoje warunki, żądają dużych zadatków, czasem zrywają umowy przedstępne, jeżeli takie są zawierane. I tak było w kryzysie 2000-2006. W latach, kiedy to właściwie pod koniec tego okresu brakło mieszkań, nagle była winda cenowa. Tak też było w tym cyklu przed obecnym jakby spowolnieniem rynku. To spowolnienie rynku, przy okazji dodam, z raportu NBP wynika, że zostało zauważone już w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku. Już wtedy widać było spowolnienie, czyli zmniejszenie ilości transakcji, zmniejszenie obrotów. Chociaż jeszcze przypominam, niektórzy publikowali artykuły, rynek nieruchomości będzie rósł w nieskończoność. Zawsze. To w ogóle bzdura jest, bo rynki są cykliczne i nic nie rośnie zawsze, no ale zostawmy i spuśćmy zasłonę litościwego milczenia na tych ludzi, którzy tak twierdzili. W każdym razie z raportu NBP wynika, że to stygnięcie rynku widziano już w 2021 roku, a teraz jest ono oczywiście mocniejsze, no bo kredyty to w ogóle, akcja kredytowa to już w ogóle legła w gruzach. Budownictwo też przez deweloperów jest dzisiaj mniejsze, co oznacza, że deweloperzy też trochę pesymistycznie podchodzą do sytuacji w przyszłości, skoro tak niechętnie rozpoczynają nowe budowy, czekają na lepszy okres. No ale wróćmy do tej gotówki i tych zachowań sprzedających. Otóż sprzedający, tacy butni w czasach prosperity, w
w czasach kryzysu, załamania rynku, ci sprzedający na rynku wtórnym, a także niektórzy deweloperzy, którzy muszą ratować swoją płynność, miękną na słowo gotówka. W ogóle czasem dochodzi do paradoksalnych i dziwnych, dla mnie niezrozumiałych sytuacji. Niektórzy sprzedający są w takiej desperacji, że jak widzą jakiegokolwiek kupującego, to gotowi są zawrzeć umowę przedwstępną nawet bez zadatku, byle mieć iluzoryczne poczucie, że mają nabywcę, co tak do końca przecież nie jest prawdziwe, bo jak ktoś się nie zaangażował w zadatek, no to zawsze może się dość łatwo, zwłaszcza jeżeli umowa cywilnoprawna z takiej umowy wycofać, po prostu bez żadnych dla siebie konsekwencji. Zadatek, dodam, nie jest obowiązkowy w umowie przedwstępnej. O to warto też wiedzieć. Odsyłam do filmów poniżej link o umowie przedwstępnej. Ale w tych niepewnych czasach sprzedający, kiedy mają dwóch klientów, jednego z gotówką, a drugiego, który chce kupić na kredyt, zazwyczaj, a właściwie zawsze wybierają tego gotówkowego, mimo że proponuje niższą cenę. Dlaczego? Bo się boją, że ten ktoś kredytu po prostu nie dostanie i są głusi często na opowieści, ach, ja to mam wielką zdolność kredytową. To jest gołąb na dachu, a wróbel w garści, czyli człowiek z gotówką, który mówi, kupuję tu i teraz, jest postrzegany jako dobry kupiec. I po prostu czasy tego spadku są dobrym okresem na zakupy ciekawych nieruchomości pod warunkiem, że ten kupujący jest po prostu cierpliwy i nie ma parcia, żeby kupić cokolwiek. Bo problem ludzi z gotówką zawsze zostaje. Co dzisiaj zrobić? Dzisiaj też kolejny raport NBP, mówiący o tym, że coraz mniej gotówki jest w obiegu. Co to oznacza? Nie, że Polacy stracili gotówkę, tylko że to, co mieli w gotówce, przenieśli na różne lokaty, obligacje, różne konta, na których te pieniądze muszą jakiś czas leżeć, co oznacza, że po prostu nie wiedzą też, co z tymi pieniędzmi zrobić. Tym bardziej, że dzisiaj już niektórzy też zauważyli, ci, którzy inwestują w kupno mieszkań i na wynajem, to mimo super czynszy, ale nie we wszystkich miejscowościach super wysokich czynszy, to jednak postrzegają, że relacja ceny mieszkania do tego czynszu, tego super wysokiego czynszu, też nie jest jakaś taka wielce korzystna, na przykład w porównaniu z oprocentowaniem obligacji, które zresztą właśnie ma urosnąć. Co jest zresztą kolejnym powodem odpływania ludzi z gotówką, odchodzenia ich od rynku nieruchomości, bo dla wielu osób taką, nie wiem dlaczego, ale taką podstawową inwestycją w nieruchomość to jest kupić mieszkanie i je wynajmować. W ogóle nie wiem dlaczego chodzi im o lokal mieszkalny. Okej, to jeszcze mogę zrozumieć, ale dlaczego takie bierne inwestowanie? Kupuję i wynajmuję, z kłopoty z tymi lokatorami, no ale to jest dla nich zrozumiała czynność, bo niewiele osób wie, jak na przykład kupić działkę, jak ją przekształcić, jak na jej podziale zarobić, czy też jak rozbudować korzystnie jakiś dom stary, przebudować i zyskać duże pieniądze. To już wymaga trochę więcej wiedzy. No i jeszcze wróćmy do tej gotówki i temat inflacja. I w ogóle temat też sytuacja w gospodarce. Po pierwsze, jakie są przewidywania inflacji? Znowu NBP. Wiem, że będą protesty. Znowu NBP przewiduje, że z inflacją dużą będziemy mieli do czynienia pod koniec, czyli w drugiej połowie 2022 roku. 30 września zobaczymy odczyt inflacji, taki sygnalny odczyt za wrzesień. GUS opublikuje, też jestem ciekaw. I NBP ponadto przewiduje, że w 2023 roku na początku inflacja nadal będzie duża, a potem będzie zwalniać. Odwrotnie będzie z polskim PKB, które będzie teraz niskie, czyli końcówka 2022, początek 2023, a potem się będzie odbijać. Czy to się spełni? No zobaczymy. Tym bardziej, że Rada Polityki Pieniężnej oraz zapowiedzi
prezesa Narodowego Banku Polskiego o tym, że w zasadzie można się już zacząć wycofywać z podwyżek stóp, są przez wielu ekonomistów krytykowane, dlatego że nasz bank podąża w innym kierunku niż wszystkie, czy przynajmniej większość banków narodowych. I tu warto wspomnieć nazwisko Paula Volckera, który był szefem rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych w czasach kryzysu właśnie przełomu lat 70. i 80., który zastał gospodarkę Stanów Zjednoczonych z bardzo wysoką inflacją i podnosząc stopy procentowe zdusił inflację. Ale też przy okazji zdusił gospodarkę i ta gospodarka amerykańska wpadła w kilka lat recesji. Ludzie, trudno powiedzieć, ludność była z tego bardzo zadowolona. NBP twierdzi, my chcemy unikać takiego scenariusza, nie chcemy podnosić stóp procentowych, ale też decyzja wtedy Fedu, lata temu o tym podniesieniu stóp procentowych i zgaszeniu inflacji, doprowadziła i stała się podstawą do przyszłego potężnego odbicia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Czyli najpierw ona spowodowała, że Carter nie został wybrany na drugą kadencję, a następcy już później za kilka lat czerpali profity z tej odważnej decyzji. Co powinien zrobić nasz bank, nasza Rada Polityki Pieniężnej? Nie mnie im radzić. Oni wiedzą, ja mogę tylko sobie myśleć, jakie mam preferencje. Wy pewnie też macie i to są, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteście, to jedni chcieliby podwyżek stóp procentowych dużych, a inni woleliby tego uniknąć. To całkiem zrozumiałe. I w ogóle oceniając też sytuację na rynku nieruchomości, zastanawiając się nad jego przyszłością, warto też wyjrzeć trochę szerzej na świat i zauważyć, że na przykład paliwa potężnie staniały. To jest tylko sygnał. Te surowce tanieją. Dlaczego one tanieją? Dlatego, że w ogóle gospodarka światowa zwalnia, a my niestety w Polsce nie żyjemy na jakiejś samotnej wyspie oddzieleni fosami czy też oceanami od reszty gospodarki. Niestety jesteśmy zależni również od tego, co tam się dzieje. Jeżeli u nich zwalnia, to u nas jest też duże prawdopodobieństwo zwolnienia. I to znów oznacza, że ktoś, kto ma gotówkę, może niekoniecznie trzymaną w złotówkach, ale ma pieniądze, które pozwolą mu kupić nieruchomość za gotówkę, w ciągu najbliższych 2, może 3 lat może zacząć polować na ciekawe okazje, na ciekawe nieruchomości. To może jeszcze nie teraz, chociaż to też trzeba na to patrzeć, że są ludzie, którzy muszą zawrzeć transakcję dziś i nie mogą czekać i przy takim niedoborze nabywców mogą chcieć, mogą mieć parcie, żeby dzisiaj sprzedać i będą opuszczali sceny, a zwłaszcza tym, którzy powiedzą, dobrze, ja płacę natychmiast, płacę dzisiaj. Cóż, w czasach kryzysu mówi się, że gotówka jest królem i niestety te czasy chyba nadciągają, niestety dla tych, którzy tej gotówki po prostu nie mają. Ale te zakupy też powinny być rozważne, nie kupujmy w ciemno, analizujmy lokalizację, jej perspektywy, rodzaj nieruchomości, którą kupujemy, bo nie jest tak powiedziane, że wszystko spadnie, a potem wszystko pójdzie w górę. Z tym bywa różnie. A jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, napisz nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć. Subskrybuj nasz kanał, na którym znajdziesz informacje o trendach na rynku nieruchomości, o tym, dokąd ten rynek zmierza oraz o prawie w nieruchomościach, nowinkach prawa. Subskrybuj, pisz komentarze, korzystaj z naszych szkoleń na symen24.pl. Tam znajdziesz szkolenia nie tylko dla pośredników, ale również dla inwestorów nieruchomości. No i cóż, pamiętajcie, świat nie kończy się dzisiaj, jutro też jest historia, gospodarka jest cykliczna i to, że teraz jest jakieś spowolnienie, to znaczy, że kiedyś będzie odbicie. Trzymajcie się.